Ruch Społeczny imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego zaprosił do Szczecina profesora Piotra Glińskiego. To znany socjolog, ale także polityk, który miał zostać premierem technicznym. Gliński odwiedzi nasze miasto jutro i podczas swojego wykładu odpowie na pytanie, dlaczego Polska się zwija. Myślę, że jego umiejętność nawiązywania kontaktu w takich spotkaniach bezpośrednich jest wielkim walorem i sądzę, że w Szczecinie na pewno ta sala klubu 13 MUS będzie pełna. Myślę, że dyskusja będzie otwarta i sądzę, że w Szczecinie jest mnóstwo osób, które się troszczą o stan państwa i będą chciały zarówno usłyszeć właśnie jaka jest diagnoza pana profesora. Organizatorzy spotkania liczą, że przyjdzie sporo różnych środowisk. Dyskusja ma zachęcić do wypowiedzi osoby o różnych poglądach. Ruch Społeczny imienia prezydenta RP działa aktywnie. Zaprasza znakomitych gości, bo chce wciąż pamiętać o świętej pamięci Lechu Kaczyńskim. I ona wpisuje się w pewien pomysł na działalność Ruchu Społecznego jako pewnej formuły upamiętnienia działań prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Chodzi nam rzecz jasna nie tylko o takie formy zewnętrzne tej pamięci, ale także nawiązywanie do pewnej myśli społecznej, politycznej i takiej pewnej otwartości, tak, na różne środowiska, różne pomysły, którą prezentował świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Do tej pory takie wykłady cieszyły się dużą popularnością. Do tematu o tym, dlaczego Polska się zwija, włączają się przedstawiciele frakcji Młodych Ruchu Społecznego, bo młodzi też w tym temacie mają swój głos. Dlaczego większość z młodych ludzi Szczecin traktuje jako taki przystanek do tego, żeby zdobyć wykształcenie, zdobyć jakieś doświadczenie zawodowe i wyjechać za granicę? No, trzeba powiedzieć, że to są problemy istotne dla nas, dla ludzi w wieku, w którym zakłada się rodziny, w którym jest się najbardziej produktywnym i najbardziej istotnym obywatelem, czyli takim, który odprowadza najwięcej podatków, który zaczyna swoją karierę, który nakręca tutaj gospodarkę. Dlaczego młodzi ludzie muszą wyjeżdżać? Wykład profesora Piotra Glińskiego odbędzie się jutro o godzinie 17 w klubie 13 MUS.